Może powiem, że cześć, tu David, ostrzegam, że rozmowa jest nagrywana. Dzisiaj będziemy coś robić wyjątkowego. Będziemy dzwonić... Nie, dobrze powiedziałem? Dzisiaj będziemy robić coś wyjątkowego. Dobrze. W porządku, ale z kim mam przyjemność, bo proszę, ale nie. David Bramley z Ostrowa Wielkopolskiego. Jezu, faktycznie? Ja pierdzielę, ale nie, no, głos jak najbardziej poznaję, ale w szoku, że dzwonisz. No, witam. Będziemy się ich pytać, dlaczego Jedziemy. Cześć, David z tej strony. Dzisiaj będziemy dzwonić do naszych wiernych kibiców Stalówki i się pytać, dlaczego warto kupić karnet na nowy sezon. Ciekawe, czy odbierze. O. Halo, tak, słucham? Cześć, David Bramley z tej strony. No cześć, witaj serdecznie. Jak tam u ciebie? Bardzo dobrze, proszę ciebie. Słońce świeci, jest fantastyczny dzień, tylko że sezonu się już nie możemy doczekać. No to powiem ci, że ja tak samo. Dlaczego warto kupić karnet na nowy sezon? Jak się kocha koszykówkę, to się kupuje karnety. My jesteśmy całą rodziną sportowi, zawsze kupujemy karnety, bez względu na to, powiedzmy, jak Stalówka planuje grać, o co gra, zawsze jesteśmy wierni. Dlatego warto po prostu być sponsorem klubu, chociaż w takim niewielkim stopniu, dlatego warto kupować karnet, to tyle. No. Cały czas Stal płynie w żyłach, w serduszku jest. Tomek, dziękujemy tobie bardzo, mega, dzwonimy do następnej osoby. Skoro Maciej nie odebrał, to dzwonimy do Jacka. Dlaczego nasi kibice są najlepsi w Polsce? Powiem tak, są oddani i się znają na koszykówce, tak? Są wymagający, ale potrafią docenić, tak? Jeśli ktoś wkłada serducho, jeśli ktoś jest walczakiem, to doceniamy. My nie musimy grać co roku o mistrzostwa, ale walka i zaangażowanie kibic ostrowski rozumie i docenia. Takich kibiców chcemy, takich kibiców kochamy i dla takich kibiców gramy. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasza Stalówka gra. Tak to jest, nie? Tak, no. Zadzwonimy teraz do pani Renaty, który mąż grał w Stalówce. Zobaczymy, czy ta pasja i ta koszykówka została też po zakończeniu kariery. Także zostało to w nas, no to się raczej nie zmienia. Jak ktoś gra w koszykówkę i jest w takiej rodzinie, no to wiadomo, że wszyscy tym żyją i się pasjonują. O! Jest. Powiedz mi jeszcze, dlaczego nasi kibice są najlepsi w Polsce? Dlatego są najlepsi, no bo są niepowtarzalni. No tu się akurat z tobą zgodzę. Teraz dzwonimy do wyjątkowej osoby, bo jest to szef wszystkich szefów, jeżeli chodzi o kibice. Wiesz co, Stal towarzyszy mi praktycznie przez całe moje życie, bo zacząłem chodzić na mecze jak miałem 6 lat, więc to gdzieś tam jest we mnie już od ponad 20 lat. Także no, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby mogło się to zmienić. Mam tam swoich przyjaciół, mam tam ludzi, z którymi bardzo chętnie zawsze się spotykam, z którymi lubię spędzić czas. Mam masę dobrych wspomnień, więc no, to jest po prostu coś, co kocham robić i coś, co sprawia, że no, się cieszę, tak? że daje mi to szczęście, po prostu. Wiesz, co jest bardzo fajne, że tak jak ty to teraz opisałeś, to ja bym, jeżeli ktoś by mnie się spytał, dlaczego ja gram w koszykówkę, podobnie bym odpowiedział. I twierdzę, że to jest coś niebywałego, że ty jako kibic, ja jako zawodnik, jeżeli byśmy mieli spytać pasję, to byśmy ją praktycznie tak samo, gadamy o tym samym, byśmy ją tak samo opisali. Tak samo byśmy opisali. Tak, ale ty siedzisz z innej strony niż ja. Jest to przepiękne. Tak, dwie różne perspektywy, a opis ten sam. Tak, tak, więc mówię, jest to niebywałe, jak można kochać taką okrągłą, pomarańczową piłkę. Jeśli chodzi o mnie, to ja już od 60 lat chodzę na koszykówkę i
meczu nie opuszcza. Jak chodzili do drugiej ligi w 1968 roku i wcześniej chodziłem na każde mecze. Teraz Kadet kupuje i chodzę na mecze. Pierwsza fanka, do której będziemy dzwonić, legenda damskiej koszykówki w Ostrowie, Karolina. To jest taka tradycja ostrowska, nie? Ta koszykówka tutaj była zawsze, każdy się do tego przyzwyczaił, wszystko było zawsze super atmosfera i cały czas po prostu staramy się robić to samo i jesteśmy wierni swojemu klubowi i tak to wygląda. Dlaczego Stal? Tak. No Stalówka jest najlepsza, nie? Proste. Nie, ogólnie, co w ogóle jest na wyjazd? Powiem ci, że po pierwsze jest coś innego, jak jedzie się na wyjazd, nie? No inaczej niż u siebie, tak? Jest inna atmosfera czy coś. Można zobaczyć po prostu innych kibiców, różne przeciwnej, jak się zachowują. Najbardziej to może pamiętam wygraną wtedy jeszcze bodajże chyba z Prokomem. Z Prokom Tref Sopot i Alejup. Eda Koty i Johna Odena. To najbardziej tak. Wiesz co, czekałem na to, bo to była jedna z pierwszych rzeczy, którą ktoś mi pokazał na telefonie, jak to pisałem w zeszłym roku. Ten filmik właśnie, ten wsad, no niesamowity Alejup w ogóle, nie? I to jeszcze wtedy z taką potęgą, jaką był Prokom. Czekałem, wiesz, jesteś pierwszą osobą, która dała ten moment, wiesz, a szczerze ci powiem, że czekałem na ten moment, bo twierdzę, że to była niesamowita w ogóle atmosfera. Wiadomo, że ten filmik nie oddaje tego, bo jakość była wtedy jeszcze nie taka jak dzisiaj, ale skoro ty mówisz, to musiało być niebywałe. Nie no, to rewelacja, nie? No, na tamte czasy no, to był kosmos, nie? Wygrana taka, nie? Teraz zadzwonimy do Romy. Wiem, że jest ultra fanem Stali. Co jest wyjątkowego na naszej hali? Jakbyś powiedziała, taka pierwsza rzecz, która ci wchodzi do głowy. Stal Ostrów gra z jakąś drużyną, jesteś na hali, ktoś się pyta, jak było na meczu, pierwsze twoje... Kibice, atmosfera. Kibice, atmosfera, nie? To jest wyjątkowe. Tak. To jest wyjątkowe, tu masz rację. Jesteś na każdym meczu u nas w domu, jesteś tak naprawdę strażnikiem naszej szatni. Bez ciebie to by nam buty zabrali. Po tych wszystkich rozmowach widzimy wiele rzeczy, ale ja widzę trzy rzeczy, które mi się najbardziej podobają. Jedna to jest oczywiste. Koszykówka, rodzina i Stal. I tymi trzema słowami opisujemy Ostrów Wielkopolski. Miasto koszykówki, miasto, gdzie ludzie kochają sport, a przede wszystkim koszykówkę, nasz klub. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie was, tak jak i w zeszłym sezonie, mnóstwo super momentów na hali. Jak na przykład z Kingiem Szczecin, oprawa była przepiękna. Nie miałem okazji tego powiedzieć w zeszłym sezonie, ale to teraz to wykorzystuję. Oprawa była przepiękna, mam nadzieję, że takich będziemy mieli jeszcze wiele. Mecz za chwilę, chyba nie muszę komentować, to aż parkiet się trząsł, jak wszyscy skakali. Coś pięknego. Mam nadzieję, że w tym sezonie będziemy mieli tych momentów pięknych jeszcze więcej. Do zobaczenia. To był What's Up with your Dave, with your boy David Bramley. Do zobaczenia. Hej. Mwah.